Nie mamy się czym martwić. Właściwie to mamy. Jak? Będę w imieniu mojego klienta wnosiła do Sądu Najwyższego kasację od swojego wyroku. Żeby w ogóle myśleć o kasacji, muszę mieć dobry powód. Nie mogę mu od tak zaskarżyć wyroku, bo mi nie podpasował. No to po co miotamy? No, jesteśmy w dupie. Ja wylecę z hukiem, a ty razem ze mną, jeżeli czegoś nie wymyślimy. Miło ci, Chyłka? Załatwię mu ponowny proces. Główne mnie to obchodzi, nie jesteś dzieckiem. Ty i senior wytrąciliście mi wszystkie argumenty. Chyłka, ogarnij się. Nie możesz chociaż raz odpuścić? Dostaniesz zastrzyk gotówki i wygrasz kasację. Chyłka, ty to jesteś twarda suka. A ty miękki fiutek. Po co się stawiasz? Przecież żelazny tylko na to czeka, żeby utrącić tę sprawę, a ty mu pomagasz. Jakim prawem kwestionujesz Musisz nad sobą zapanować. Kto ci to ma powiedzieć, jeśli nie ja? Nie rozumiem, dlaczego junior cały czas nam płaci i nie współpracuje. Przecież kasacja to jest jego ostatnia szansa. Powiesz mi coś, czego nie wiem. Okej. Żadna szanująca się kancelaria nie wycofa się potem, jak publicznie ogłosiła, że będzie wnosić kasację. Klękajcie, narodzie. Zordon załapał. Może się kogoś boi? Zordon i jego spiskowe teorie. Chyłka i jej piwko. Jedz swojego łososika. Chyłka jest nieobliczalna. Nie można jej ufać. Chętnie się jej pozbędę, panu też to radzę. Potrzebuje pan kogoś najlepszego. Bardzo lojalnego, czyli... mnie. Nigdy nie przepchniesz tego w sądzie z żelaznym. Przecież to on był za tym, żeby cię wsadzić do wariatkowa i wyrzucić klucz. Ale ja nie zamierzam zwalniać prawników, którzy wykonują swoją pracę zgodnie z najwyższymi standardami. Proszę. Ciebie wybrałem. Ciebie i Gordiana. A co ty jeszcze robisz, co? Muszę przekopać wyroki z ostatnich 40 lat. A co to jest? Dzisiaj w menu Gandalf biały. Bon appetit. Stary, potrzebujemy wszystkiego, co może się przydać. Aha. Sędziowie, ławnicy. Dobrze, czyli szukamy krwi i spermy, tak? Brudów szukamy, Chyłka chce brudów. Nazwisko kobiety, która orzekała w sprawie Langera. To samo nazwisko pojawia się w artykułach o wypadku samochodowym na moście Sikielkowskim, w którym zginęła kobieta, przy czym nie wyjaśniono. No i? Jej siostra. Sprawdziłem. To jeszcze... Wiem. Zobacz, czyje nazwisko przewija się w artykułach o jej siostrze. Kurwa, Cormac. Jesteś genialny. Wiem. Teraz muszę tylko znaleźć wyrok wyłączający ławnika ze względu na stronniczość i jesteśmy w domu. Mam dla ciebie prezent, Chyłka. Będzie pani zadowolona.
Jesteś zmęczony, Kordia? Skąd ty, kurwa, wiesz? Kasacja. Znalazłem coś, co pozwoli na wniesienie kasacji. No dobrze. Jak już napiszecie ze swoją kasację, to masz zadbać o to, żebyś ty ją dostarczył. I się spóźnisz. Co niby, kurwa, powiem chyłce. Chuj mnie to obchodzi. Jak cię chyłka dojedzie, to nie wyjdziesz z pierda, kurwo. Chyłka, jak szybko możesz być w szpitalu bielańskim? No już zależy, bez makijażu w kwadrans. Jedź tam tak, jak cię pan Bóg stworzył, twój aplikant tam wylądował. Chyłka. Co mu się stało? Znaleźli go pobitego w Izabelinie. Pani, kim jest dla pacjenta? A mój mąż. Pani jest żoną Kordiana Oryńskiego? Tak, chciałbym. Słucham? Ja w sprawie amfetaminy. Ja pomyliłam salę. Obrażenia wskazują na ciężkie pobicie. A uraz wielonarządowy. Nie wykluczam, że będziemy musieli go otworzyć. Proszę mi posłuchać. Ktokolwiek to zrobił, przerwał dopiero wtedy, kiedy mój mąż zbliżał się do granicy. Pani mąż brał amfetaminę. Zordo? Przepraszam? Wyjdzie z tego? Ze względu na liczne obrażenia wprowadziliśmy go w stan śpiączki farmakologicznej. Będziemy go monitorować. Kurwa. To jest ostatnie orzeczenie, które przeglądał. Wysłał to komuś? Nie. Wszystkie te dokumenty mają zniknąć z jego komputera. Słuchaj, czy to pobicie może mieć jakiś związek z Langerem? Zordon nie został pobity i wyrzucony gdzieś na zadupiu, bo znalazł się w złym miejscu i o złej porze. Co, szef kancelarii miałby mieć wspólnego z pobiciem aplikanta? Mój aplikant został pobity, znalazł podstawę do kasacji i właśnie leży w szpitalu. Mam wrażenie, że ma to związek z obroną twojej zastranej osoby. Grzebałem wam coś na ławniczkę, a Zordon znalazł wyrok, który daje wam dobre podstawy do kasacji. Tylko, że żelazny kazał mi to wczyścić. Mam nadzieję, że tego nie... Wysłałem ci wszystko na maila. Zuch. Z policyjnego źródła wiem, że twój ojciec przedawkował, kiedy dowiedział się, że dostałeś dożywocie. To też jest przypadek? Być może? Być może to ja zaraz pójdę do szefa tego sanatorium, który mi wisi przysługę i poproszę, żeby cię wpakował do najgorszego pawilonu, gdzie kolesie cię będą ruchać w dupę na dzień dobry i na dobranoc. I w tą piękną buźkę może też. Zabili twojego ojca. Prawie zabili Kordiana. Ciebie wyrabiają w morderstwo. To są ci sami ludzie, nie rozumiesz tego? No to sama się zwalniam. Szukaj sobie innego obrońcy. Ja mam to w piździe. Skąd się wzięły trupy w twoim mieszkaniu? Kim dla ciebie byli? Siedziałeś z nimi przez 10 zasranych dni. Dlaczego twój ojciec stracił życie? Dlaczego Kordian leży w szpitalu? Nie zrobiłem tych ludzi. Nie mogę ci wszystkiego powiedzieć, bo nie widzę stąd żywy, a ja nie zrobiłem tych ludzi. Nie zrobiłem Agaty i Daniela. To kiedy wyjdę? A jak będzie z kasacją? Wyjdziesz z nim. Jak tylko z czystym sumieniem będę mógł przekazać Gorzemowi, że dotrzymasz słowa.